Hej, cześć, tu Zetar Vlog. Hej, cześć, tu Zetar Vlog. I Roti. Jest dzisiaj z nami pani prezes. Jest Rotes. Się pyta o dużo widzów, co tam u ciebie słychać. Nic, bez zmian. Jak tam ręka i w ogóle, jak cały się czas czujesz? Na chorobowym jestem. Odpoczywam cały czas, jestem na chorobowym. Przychodzę tylko sprawdzać, co ty tu robisz. Są jakieś postępy, czy nie? Gdzie byłaś przez cały czas, jak ci nie było? Odpoczywałam. A wczoraj gdzie byłaś? Wczoraj to tam. Taki wyjazd z córką. Tak, jak widać, obórka przygotowana na baśki. A my bym siedzi w tym. Trochę wybieliśmy. O, tu jeden delikwent siedzi. Kotur. Także przy wolnej chwili w tym tygodniu myślę, że przeprowadzimy baśki. Dzisiaj dzwoniłem po następne baśki, także mówił, że coś załatwi w dobrej cenie, a nie wiadomo, jaka to dobra cena będzie, czy duża, czy mała. Kacur. Nie rób tak, bo się zdenerwuje. Z nauczonych głaskania. Jesteśmy dziś już tu po okręcie. Te tu zakąszają. Uciekiniera widać, czy nie? Rób mu ładnie ogród. Jego kumple właśnie poszły na sprzedaż. Jak mówiłem, że były nagrywane ostatni raz. Pogoda okrutna, wieje tutaj cały czas. Dzisiaj chociaż trochę się uspokoiło, ale i tak jest zimno. Basie. Basie też robią papu. O. A te łobuziara poszła. Średnia waga, jaka wyszła, to 795 kg na wszystkich, równo. Pięć sztuk było z czerwca. Pięć sztuk było teraz z kwietnia, kończyły 2 lata. A te 3 były z czerwca. U nas były od października, no to jest rok i ile? 5 miesięcy. Także wyszły chyba nie najgorzej. Z wagą cenę trafiliśmy na 13,70 ostatecznie, netto. No i tak pojechały. Teraz ino przywieźć nowych. Będą na pewno droższe. Nie wiadomo, jaka cena będzie za rok, ale w zeszłym roku, co kupowaliśmy, to się wydawało dużo, te 3000. Ale jak sprzedaliśmy teraz, no to w sumie się jakoś udało jeszcze budżet zamknąć. Wyszło około 11 tysięcy za byka. 11 z groszem dokładnie. O, witam szefową, gdzie się chowa. No i tak widać wszystko, resztę po staremu. Pozdrów szwagra Rosie, bo już się pytał, czy przyjeżdżasz dzisiaj na grilla. Pozdrawiam szwagra Rosie. Ciocię Michaszkę. Jeszcze jedno miałem tam w komentarzu, tam się pytał jeden kolega, bo chciał, ma 7 hektarów łąki, mówi, chciał wpuścić tam mamki. Czy to mu się opłaci, czy nie? Tak ogólnie to nie chcę mu tam za wiele doradzać, ale z tego co wiem, jak tu ma sąsiad, to ma o wiele więcej łągi, pola i to wokół siebie. I jak zmienia kwatery co jakiś czas, bo to wiadomo, udrepczą, wszystko wydepczą na tych piachach, to musi ciągle coś przesiewać. Nie ma takich łąk twardych.
Także na te 7 hektarów to tak skromnie jest. Chociaż na początek jakby miał parę sztuk, ale parę sztuk to nie wiem, czy to się tak zamyka. Co najmniej trzeba mieć 20 sztuk. To by musiał ktoś się wypowiedzieć, co już hoduje takie rzeczy. Co jedynie z mojej obserwacji, to jak dla mnie w naszym przypadku, to branie odsadków i odchowywanie przez rok, półtorej górę, to jest najlepsza opcja do tej pory, jaka była, bo przerabialiśmy wszystko od małego. Potem były trochę większe, takie po 150 kilo, ale to też rezultatu nie przynosiło, bo to jak woziliśmy sami z Podlasia, to wiadomo, nie jest to jak odsadek przez pół roku odpojony przy mleku matki. Nie ma takiej masy i nie ma takiego wigoru do przyrostów. A jednak takie limuziaki czy mieszańce od mamek to inaczej rosną, że nawet bym powiedział o wiele inaczej. I lepiej chyba trzymać ciut mniej, a lepszej jakości niż dużo, a takich różnych. Taś. We wtorek będziemy łapać. Operator będzie w domu. Że my? No. Że my? Że ja. Że ja. To już lepiej brzmi. No. Taś. Dobra, jak tam przeprowadzisz? Pójdzie jak ta lala. Z małymi był problem, a gdzie to jest takie? A teraz już się oswoiły trochę. No. Kantar ładnie założył? Kantary. Mają rogi, to nie trzeba kantary. A zdecydowaliśmy się na baśki, bo są spokojniejsze. A na byczki to trzeba mieć jednak konkretne zagrodzenia. Tutaj niby się wydaje wszystko mocne, ale jak taka masa 800 kg zacznie tu szarżować, to się wszystko gnie jak zapałka, można powiedzieć. A załadunek ostatnio tych, co tu był, to było w czwartek, to poszedł nawet znakomicie, że tak bym powiedział. Bo przedostatnio, co pierwsze były brane z tej wiaty, to była katorga załadować. Ale to nie były tamte odsadki, tylko takie przez nas jeszcze przywiezione z Podlasia. Może przez to, że inaczej wychowane były od małego i poczuły wolność, a te były non-stop na wolności, nieuwiązane. No i tak pokrótce, nie wiem, czy wszystko powiedziałem. Co chciałam? Czy coś wniosłem, nie wniosłem? I do zobaczenia po przeprowadzkach i być może nie wiadomo, czy już dojadą nowe sztuki. Jak przyjadą, to na pewno pokażemy, jak i co, za ile.